Hejka! Dziś szybki pomysł na obiad, a mianowicie spaghetti carbonara. U mnie wersja bezglutenowa, czyli z użyciem makaronu bez mąki pszennej, a poza tym włoski w pełni tradycyjny sos. Zaczynam od ugotowania makaronu. Przygotowanie całego dania zajmie nam tyle czasu, ile będzie się gotował makaron. Biorę dwa jajka i przelewam je wrzątkiem, ponieważ te jajka nie będą ścięte w daniu, więc dla bezpieczeństwa warto je sparzyć. Przygotowuję jedną porcję, czyli ze 100 gramów makaronu. Wstawiam w dużym garnku wodę. Woda się gotuje, muszę jeszcze ją posolić i wrzucam makaron. Makaron gotuję al dente. W czasie, gdy makaron się gotuje, kroję na drobno 60-70 gram boczku wędzonego. Ścieram również na drobno jeden nieduży ząbek czosnku. Ten czosnek można również zostawić w całości i po prostu dorzucić go na patelnię, a później wyjąć przed podaniem. Smażę boczek na suchej patelni. I gdy jest podsmażony, dodaję czosnek. Następnie ścieram parmezan. Kontroluję jednocześnie makaron. Makaron jest ugotowany, gdy w środku nie jest widoczna już taka kropka, która może trochę jest widoczna w kamerze. Jeśli kropka jest widoczna, to znaczy, że makaron jest jeszcze surowy. Gdy ta kropka zniknie, to znaczy, że jest gotowy. Mój makaron jeszcze potrzebuje jakichś 2 minut, więc przygotowuję sos. Do miski wbijam jedno całe jajko oraz jedno żółtko. Roztrzępuję i dodaję trochę soli. Tę sól można również pominąć, bo mamy słony boczek oraz ser. Dodaję też większą szczyptę czarnego pieprzu i dorzucam do tych jajek około 2 garści startego parmezanu. Aby nieco rozrzedzić sos, dodaję odrobinę wody z gotowania makaronu. Ok, i teraz działam szybko. Makaron już jest ugotowany. Grzanie pod patelnią całkowicie wyłączam. Do boczku wkładam makaron i sos jajeczno-serowy. Intensywnie mieszam i podaję. Nie wolno już smażyć tych jajek, ponieważ wtedy otrzymamy jajecznicę z makaronem, a chodzi o to, by makaron był otoczony sosem. I wykładam na talerz moją carbonarę, odrobina sera na górę, zielony akcent i gotowe. Jeśli mój przepis Ci się spodobał, zostaw lajka, subskrypcję i komentarz i do zobaczenia w kolejnym wideo przepisie. Pa, pa!